Drodzy, tekst, który starszy zboru był uprzejmy przeczytać, mówi o Hiobie. Mówi o tym, który zamieszkiwał w pewnym rejonie świata, tamtego świata. Świata popotopowego, gdzie jeszcze niektórzy, którzy przeżyli potop, jeszcze żyli. I do takich prawdopodobnie należał Hiob, Abraham, Tare, jego ojciec, że oni mieli jeszcze tą wspaniałą możliwość, żeby z Semem rozmawiać. To była wyjątkowa okoliczność. I dlatego też, gdybyśmy zadali sobie pytanie, w jaki sposób Bóg mógł wystawić cenzurkę Hiobowi, że on jest jakim mężem? Że jest mężem według serca Bożego. Ale jeszcze raz pozwolę sobie, był mąż w ziemi Uz imieniem Hiob, a mąż ten był nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. A skąd on miał wiedzę, co jest złe, a co jest dobre? Przecież do przykazań Bożych to jeszcze było kawał czasu. A on już wiedział, co jest złe, a co dobre. Skąd on wiedział, co jest prawe, a co nieprawe? Co jest bogobojnością, a co bogobojnością nie jest? Ale on na podstawie tego ustnego przekazu, który przejęli od przedpotopowych, oczywiście tego, który później stał się praojcem narodu izraelskiego, ale Izraela jeszcze nie było, jeszcze Abrahama nie było. On już wiedział, co jest dobre, a co złe. I był poddany tym zasadom, Bożym zasadom. I dlatego też dalsza część tego rozdziału mówi, że Bóg mógł Hiobem pochwalić się przed mieszkańcami nieba. O, widziałeś tam Hioba? Widziałeś tego Hioba? O, on mi się podoba. On chodzi moją drogą. On tobie się stanowczo sprzeciwia, mówi do zbuntowanego anioła Bóg. Oczywiście on później mówi, gdybyś mu nie błogosławił, to on by nie był aż tak tobie uległy. Gdybyś mu nie błogosławił. Bo Lucyfer rozumiał, w jego umyśle ukształtował się już taki kierunek, że jak coś komuś dobrze wyrządzić, to możesz oczekiwać, że wróci do ciebie to dobro. Ale jak zło, to zło. Oko za oko, ząb za ząb. To była zasada nieboża, chociaż ona została uwidoczniona także w pewnych praktykach i z pewnego wyraźnego powodu w Izraelu, ażeby ukształtować naród, który będzie inny niż inni. Tak więc mamy Hioba. Chciałbym przez moment, byśmy zwrócili uwagę, jak praktycznie ta pobożność, stronienie od zła objawiały się w życiu Hioba. No ta rozmowa, taka rozmyślanie, wymiana poglądów, zdań, jego przyjaciele, on sam. Widać tą huśtawkę nastrojów, ale w 29 rozdziale Księgi Hioba czytam od 2 wiersza. Obym był jak za dawnych miesięcy, jak za dni, gdy mnie jeszcze strzegł Bóg, gdy Jego pochodnia jaśniała mi nad głową, gdy w Jego świetle chodziłem w ciemności, gdy byłem w pełni moich lat, gdy Bóg osłaniał jeszcze mój namiot, gdy Wszechmogący był jeszcze ze mną, gdy otaczały mnie moje dzieci, gdy moje nogi kąpały się w mleku, a skała, gdym stał na niej, wylewała potoki lawy. Oliwy, przepraszam.
gdy szedłem przez bramę do miasta i zajmowałem na rynku swoje miejsce, gdy zobaczyli mnie młodzi, ustępowali mi miejsca, podczas gdy sędziwi, dźwignąwszy się ze swoich miejsc, stali. Dostojnicy przerywali swoje mowy i przykładali dłoń do swoich ust. Głos przywódców milkł, a ich język przylgnął im do podniebienia. Niezwykły człowiek, darzony szacunkiem przez wszystkich, a jednak sługa Boży, a jednak ten, który, w którym Bóg miał upodobanie. Jest to taka myśl, która mówi nam, że ci, którzy przyjmują Boga do swojego serca i czy przez Ducha Świętego kształtowani, czy przez zrozumienie tego, co Chrystus dla nas uczynił, są podnoszeni mocą Bożą na coraz wyższe piedestały. Tak było wtedy i tak będzie dzisiaj. Nie ma żadnej potrzeby, żebyśmy się bali, a jak się przyznamy, że jesteśmy wierzący, a jak jeszcze na dodatek dowiedzą się, że to tacy, co sabat święcą, mówią o jakichś przykazaniach, których my nie znamy. Nie ma żadnej potrzeby, żeby się obawiać. Bóg tych, którzy są Jego, stawia na świeczniku, aby świecili innym, którzy są w domu. I dalej, tak, ucho, które mnie słyszało, życzyło mi szczęścia, a oko, które mnie widziało, przyświadczało mi, bo uratowałem ubogiego, gdy wołał o pomoc. Sierotę i każdego, kto nie miał opiekuna. Mówimy o człowieku, który był niezwykle bogaty, który miał szacunek u wszystkich najważniejszych, któremu szacunek okazywano. On interesował się biedakami. Interesował się tymi, którzy nie mieli na życie. Błogosławieństwo ginącego zstępowało na mnie, serce wdowy rozweselałem. Przyodziewałem się w sprawiedliwość i ona mnie okrywała. Moja prawość była mi jakby płaszczem i zawojem. Byłem oczyma dla ślepego i nogami dla chromego. Byłem ojcem dla biednego i rozpatrywałem sprawę nieznajomego. Kruszyłem szczęki krzywdziciela i wyrywałem łup z jego zębów. Człowiek, który swoją postawą dzień po dniu dawał do tego powód, ażeby go postrzegać w sposób wyjątkowy. Tak jest, że zwykle bogaci starają się utrzymać relacje dobre z bogatymi. Biedni ich w ogóle nie interesują. To Jakub pisze, że przyjdzie taka pora, że biedni upomną się o swoje prawa, ale to będzie straszny czas. Ale tu czytamy o człowieku, który dawno był, jeszcze zanim Bóg dał Izraelowi przykazania na tablicach kamiennych, w którym jest objawienie miłości do Boga i miłości do bliźniego, a on już kochał Boga i kochał bliźniego. Nie dlatego, że musiał. Nie dlatego, że Bóg tak kazał. Ale dlatego, że jego serce było uległe wpływowi Ducha Świętego, który uczył go, jak być naprawdę i do końca dzieckiem Bożym. Drodzy, teraz otwórzmy Księgę Izajasza, 58 rozdział. Ponieważ tak to już jest, że żyjemy w świecie, gdzie konkurują ze sobą dwie potężne siły. Bóg ze swoją możliwością, aniołami, Duchem Świętym, ale także i anioł ze swoimi, Lucyfer ze swoimi aniołami wywiera presję. I my jesteśmy między jednym i drugim, toczy się walka, w której bierzemy udział, nawet nie będąc tego świadomi.
I rzeczy niektóre, które Bóg właśnie, których nauczył Ioba, jak gdyby się zatraciły. I w Izraelu opacznie rozumiano świętość. W 58 rozdziale czytam: wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać mojej drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając: dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Mieli pretensje do Pana Boga ci, których Bóg powołał, aby byli reprezentantami Jego sprawy na ziemi. Mieli pretensje do Pana Boga. My tyle robimy dobrego, a Ty się zachowujesz tak, jak gdybyś tego nie widział. Robimy to, robimy tamto. Jesteśmy zaangażowani. Wykonujemy pracę na rzecz innych. Mówimy, literaturę nawet roznosimy. Wiele rzeczy robimy. Czy ty tego nie widzisz? Dramat ludu Bożego polega na tym i zwiedzenie szatana, że on chce wpoić w myśl tych, którzy mówią, że są dziećmi Bożymi, takie przekonanie, że my tyle dobrego robimy, jesteśmy lepsi od innych, to nam się wiele rzeczy należy. A jeśli tego nie doświadczamy, to znaczy, że ty, Panie, coś przeoczyłeś. Dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie sprawy swoje i uciskacie wszystkich swoich robotników. Jest odpowiedź, prawda? W Izraelu nabożeństwo połączone z postem, bo post był szczególnym nabożeństwem. No ale post sprowadzał się do tego, że nie zjadano posiłku. Czy znamy takie pojęcie post? Z praktyki naszej adwentowej? Jak ten post wygląda? No też, że nie spożywamy posiłku. Wiecie, to jest straszne, gdy tylko do tego sprowadza się post. Bo mówi, w tym samym czasie uciskacie wszystkich swoich robotników. Jaka pierwsza rzecz? Bóg upomniał się o prawa robotników, którzy nie byli właściwie wynagradzani. Twoi ludzie, tutaj jeszcze, oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią, nie pościcie tak, jak się pości, aby zostać wysłuchany, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza głowę jak sitowie? Wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Bóg przez Izajasza krzyczy w odruchu rozpaczy. Tak bardzo zniekształciliście zrozumienie postu, że wydaje wam się, że jak się ubierzecie w taki siermiężny worek, a jeszcze popiołem posypiecie głowę, a jeszcze się wytarzacie w tym popiele, to jest to, co Bóg najbardziej chce, czego najbardziej oczekuje. Jeśli będziesz okazywał swoje zmartwienie, smutek, czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post. I dalej Bóg mówi co? W którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa
powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy światło Twoje zejdzie jak zorza poranna i Twoje uzdrowienie rychło nastanie. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Jakby żywcem opisywał praktykę Hioba, który mówi, że stałem w obronie uciśnionego. Dbałem o sierotę i wdowę. Kalekę wspierałem. Niewidomego, dla niewidomego byłem jego oczami. Tak jak gdyby Hiob, żyjący 1000 lat wcześniej, więcej wiedział na temat relacji z Bogiem, aniżeli Izrael później, któremu Bóg fizycznie objawił swoją wolę. Ale są tacy, którzy mówią, a tak, dla Żydów to Bóg tam wyjątek sprawiał. Kazał im się nawzajem miłować, kazał ich miłować. Dla Żydów to tak, bo to był jego umiłowany lud. Ale otwórzmy, drodzy, z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 19 rozdział. Jest to niezwykły rozdział. Dobrze by było, byśmy się z nim częściej zapoznawali, aniżeli być może do tej pory. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział. I tutaj znajdujemy coś na ten temat. 18 wiersz. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twojego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. O, Bóg mówi, dbajcie o relacje między sobą. Nie mścicie się. Nie okazujcie lekceważenia. Nie chowaj urazy dla synów ludu mojego. No i jak gdyby było potwierdzenie, że Bóg dla Izraela tylko miał zarezerwowane pewne względy. Ale drodzy, sięgnijmy dalej. 32 wiersz. Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń Bożą. Jam jest Pan. Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go gnębił. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jak tubylec spośród was samych. Będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Bóg mówi, szczególne relacje w tym gronie adwentowym, szczególne relacje, ale także takie same relacje do wszystkich innych ludzi. Ile pychy i samozadowolenia i takiej hipokryzji jest w umysłach tych, którzy myślą, że my to jesteśmy lepsi, a ci inni, to kto to jest? To jest świat. To jest odruch hipokryty. Bóg mówi, że obcego, każdego innego masz szanować tak samo jak adwentystę. Masz tak na niego patrzeć, jak Bóg patrzy na ciebie i patrzy na nich. Masz patrzeć z miłością, współczuciem. Tak jak Izajasz mówił, trzeba dbać o to, ażeby działa się sprawiedliwość. W innym miejscu jest powiedziane, nawet gdy rozstrzygasz sąd, to nie będziesz preferował biednego dla jego biedy i współczucia jemu, ani nie będziesz preferował bogatego dla jego bogactwa, bo przed Panem wszyscy są równi. Wszyscy są równi. I na tym polega sprawiedliwość, drodzy. Ta sprawiedliwość, do której jeszcze raz podkreślę, prezentował Hiob w swoich praktykach i na skutek której Bóg przed
mieszkańcami nieba powiedział, widzieliście Ioba? To właśnie dla tych praktyk wypełnionych miłością, dobroczynnością, dla tych praktyk Bóg takie świadectwo mógł złożyć. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, to jest dosyć obszerny rozdział, ale tam jest powiedziane o dniu sądu, który nastanie i Jezus Chrystus tak obrazowy sposób mówi, jak z tym podziałem na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Ci, którzy byli otwarci na potrzeby innych i ci, którzy nie byli otwarci na potrzeby innych. Jedni będą mówić, Panie, jak Ty możesz nas nie przyjąć, skoro myśmy tyle dobrego w życiu zrobili. Myśmy diabły wyganiali. Myśmy cuda czynili. Myśmy w Twoim imieniu wykonywali niesamowitą pracę. W tym zborze ku mojemu zdziwieniu słyszałem kogoś, kto mówi, no dlaczego u nas cudów nie ma? Dlaczego u nas nie ma cudów? Dlaczego u nas nie ma uzdrowień? Odpowiedź jest jedna. Bo bardzo, bardzo niewielu jest gotowych, ażeby Bóg przez nas to mógł czynić. Bo o tych drugiej grupie Chrystus mówi, gdy byłem chory, odwiedziliście. Byłem głodny, nakarmiliście. Byłem spragniony, napoiliście. Byłem przechodniem, przyjęliście. A ci właśnie mówią, Panie, kiedy myśmy Ciebie widzieli? Kiedy myśmy Tobie cokolwiek uczynili? Byli zdziwieni, że Bóg ma o nich takie zdanie, bo oni sami o sobie takiego zdania nie byli. Oni o sobie mówili, jestem pierwszy z grzeszników. Dlatego, że ja wiem, jak powinno wyglądać moje życie, jakie praktyki codzienne powinnem realizować, a wiem, że to nie wychodzi. Wołał Paweł, że co innego jest ciało, a co innego jest duch. Duch ochoczy, ale ciało jest słabe i mdłe. I ci właśnie, do których Chrystus się zwraca z akceptacją, mówią, Panie, myśmy Ciebie nigdy nie widzieli takim, jak mówisz. Zajrzyj w swój zapis, może to dotyczy innych ludzi, bo myśmy po prostu żyli nie w tej epoce. A Chrystus odpowiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście. No i tych najmniejszych braci naszych brakuje czy nie brakuje? Na dzień dzisiejszy byśmy powiedzieli tak, są miejsca, gdzie brakuje tych najmniejszych, bo ludziom się w miarę dostatnio żyje. Ale są takie miejsca, gdzie jest więcej tych braci Chrystusowych niż tych, którzy sobie jakoś dają radę. Finansowo, drodzy, to tak w naszych tutaj relacjach i realiach wiślańskich no nie najgorzej wychodzi. Ale w takich sprawach, które dotknęły nas dzisiaj, teraz, gdzie ludzie są normalnie przestraszeni. Czy wolno nam dolewać oliwy do ognia? Oni się bez tego palą i boją. Nieśmy słowo otuchy, nadziei, że cokolwiek jest, to jakoś się skończy, a Pan dba o swoją własność i we właściwym czasie będzie realizował swój plan i swoje zamierzenia. Jakub zwrócił uwagę na praktyczną pobożność. Jakub, ktoś mówił, że list do Jakuba, to nie jest list do Jakuba, to jest list Jakuba, który on, brat, prawdopodobnie brat pański,
pisał i zapisał, wpisał swoje przemyślenia, to, co Duch Święty uznał za słuszne, ażeby połączyć dwie rzeczy, że nie ma rozbieżności i rozdźwięku między wiarą i uczynkami. Że to wszystko jest razem, służy temu samemu celowi. Czysta i nieskalana pobożność to jest nieść pomoc potrzebującemu, pocieszyć smutnego. A więc te elementy, o których Izajasz tyle wcześniej pisał, o których Jezus Chrystus w przypowieściach w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza też mówił, cokolwiek zrobiliście tym innym, toście mieli udział w tej prawdziwej pobożności. Jakież to jest piękne. Dobroczynność. Dlaczego mówię o tym? Bo tydzień temu była sobota, w której miała być wyeksponowana ta myśl dobroczynności. Uważałem, że ona jest tak cenna, tak niezwykła, że źle by było, gdyby nam to umkło. I pytałem jeszcze wczoraj Artura, czy na temat dobroczynności tydzień temu była mowa. No mówi, było inne kazanie. To myślę sobie, to jest dla mnie sygnał, że my rozważymy dzisiaj ten temat. Nie do końca, ale chociaż trochę. 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian Bóg przez Pawła mówi o ludziach wiary. Mówi o tym, jak praktyczne życie może wyglądać. To jest ten psalm o miłości. I kończy go jak? A teraz zostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. I zdawać by się mogło, że najważniejsza jest wiara. Że jeszcze ważniejsza może nadzieja. A Paweł mówi, te trzy, a z nich największa jest miłość. A to jest tak wyświechtane słowo. To jest tak zdeprawowane słowo. To jest tak słowo źle rozumiane. A prawdziwa miłość to jest ta, o której czytaliśmy w księdze Izajasza, czytaliśmy w trzeciej księdze Mojżeszowej, czytaliśmy w Ewangelii Mateusza. To jest prawdziwa miłość. Być bliźniemu bliskim. Być bratu bratem. Dbać o to, że jeśli możesz cokolwiek drugiemu przekazać, to przekaż to, co jest dobre, szlachetne, uprzejme, przyjemne i miłe. I ludziom, i Bogu. A jak masz słowa przykre, to zasznuruj sobie buźkę i nic nie mów. Wtedy mądrość twoja się okaże, gdy będziesz milczał. Drodzy, pomyślałem sobie, zobaczę, czy istnieje zwrot w Piśmie Świętym dobroczynność. I wiecie, że tu jest problem. Bo w księdze drugiej, księdze Kronik, 32 rozdział i 32 wiersz występuje słowo, które w każdym tłumaczeniu inaczej zostało ujęte. Ja szukałem dobroczynności. A tam o Hiskiaszu, królu, który naprawdę dużo dobrego zrobił dla Izraela. Jedni piszą dobre czyny, no bo dobroczynność to jest dobre czynienie, prawda? To właściwie oddaje myśl. W innym tłumaczeniu jest dobroczynność, no to tak jak dzisiaj mówimy o tym, co to znaczy być świętym i co to znaczy dobrze czynić. Ale w tym najnowszym tłumaczeniu zostały ujęte przejawy jego pobożności. Trzy tłumaczenia, każde inaczej ujęło tą myśl. Są pewne środowiska, które boją się samej myśli, że trzeba cokolwiek robić na drodze do zbawienia. No to mówią przejawy jego pobożności, bo to mogą być najprzeróżniejsze. Fanatyzm też może być przejawem jego pobożności. Ale dobroczynność
Dobre czyny są przejawem prawdziwej pobożności. Drodzy, z całego serca życzę wam wszystkim i sobie również, żebyśmy przemyśleli, bo nikt za nas tego nie zrobi, żeby każdy z nas przemyślał, ile tej dobroczynności jest w naszym życiu. Czy jesteśmy tą światłością świata? Czy jesteśmy tą sprawiedliwością osadzoną w miłości Bożej? Czy przez nas Bóg może okazywać tą sprawiedliwość, pobożność, to światło światu? Jeśli tak, niech Bóg was błogosławi. Jeśli nie, niech nas uczy, żeby póki czas jeszcze się to mogło spełnić. Amen.